siebie. Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic Modyfikacje i brniemy zadaniami do przodu, oj, do przodu ludzie. Robimy drugi zapis, to było troszeczkę mi jest łatwiej, bo wiem, przechodziłem to i wiem co i jak. O której wszyscy wiedzą. Cześć Galahad. Ktoś musi pracować. Kupiec Fernando potrzebuje książki zatytułowanej Zasady Retoryki. Napiszę listy, tylko jeśli przyniosę mu tą książkę. Haha, więc dalej jest mu potrzebna. Znajdź inny sposób, by uzyskać od niego list. A czego ty tam szukałeś? Nie wiem przeznaczenia. On po prostu kart. Magiczne. Znaczy, jakie magiczne pręty? Pręty, potrzebuję prętów. Co do. A nie, 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 nie to. Wydaje mi się, że jesteś czym przygnębiony. Galahad powinien mi przynieść nową partię z Judo moich eksperymentów, ale z jakiegoś powodu do tej pory tego nie zrobił. Ale czego sam nie zabierzesz tych sił? Zupełnie nie mam czasu, przeprowadzam bardzo wasze eksperymenty. Mogę pójść u niego zamiast ciebie. Naprawdę to byłoby świetnie, zapłacić ci za twoją pracę. Co powiesz na 100 sztuk złota? Załatwione. Doskonale, więc weź tą sakiewkę, a teraz idź do Galahada i przypomnij mu, że powinien mi przynieść zioło. Ale się napaliłem na ten hajs. Tylko nie wiem, czy on wieczorem przypadkiem mnie widzi, czy się będę musiał przespać gdzieś. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Ignaz poprosił mnie, abym ci o czymś przypomniał. Obiecałeś mu partię ziół do eksperymentów. Och, tak, zapomniałem o tym, już do niego idę. A, więc od razu do niego idziesz. Patrzę, że mam inteligencję 9, nie? Dobra. Wyśmienicie. Zabieramy wszystko, co tutaj jest możliwe. Czytamy wszystko, co jest tutaj możliwe. Właśnie dlatego, bo doświadczenie, podstawy retoryki, otwórz to, przyszczały, no cienko, ale zawsze coś, na sam początek gry. I dobra, to cię zabieramy i czytamy obydwie książki. Pamiętacie, że miałem chyba 9 inteligencji, nie? 100 punktów doświadczenia. I nauczyłem się retoryki, nie? O! Pierwsza misja zaliczona, że tak powiem. Dobra, to teraz chodźmy mu ją oddać. A, i widzicie, inteligencje nam skoczyły na 12, nie? Trzeba pamiętać, żeby czytać wszystko, jeżeli chcecie zostać magiem. Inteligencja jest bardzo ważna. Jeżeli chcecie zostać magiem, bijecie wtedy mocniej. Możecie zostać magiem, no przede wszystkim. Żeby zostać nekromantą, to potrzebuje 40 punktów inteligencji i 100 many, żeby posiadać. Trzymać od tego z daleka. Wtedy się będę do niego zgłaszał, tak najprawdopodobniej. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra. A tutaj jesteś, a to robimy zapis numer 3, powinien to być, nie na numerze 2, ale mniejsza. Mam uzyskaną retorykę, mam nauczoną, więc wyśmienicie, Fernando. Człowiek nie wie, komu wierzyć. Przyniosłem ci książkę. Naprawdę? Pokaż ją. To rzeczywiście ta książka, bardzo mnie zaskoczyłeś. A co do listu? Ach tak, twój list. Dobrze, i teraz jest z tobą to prawdziwa przyjemność. Muszę iść, do zobaczenia. Pewnie nie będzie czytał tę książkę teraz z dniami i nocami. Dobra, czyli kolejna misja będzie najprawdopodobniej z tym orkiem. Ja tego orka przyciągnę do strażników, bo ja go za cholerę nie zabiję. Poza tym tylko 70 punktów doświadczenia za niego jest, więc... Czyli na poziomie trudnym było 70, to może nawet i mniej. Mniejsza. Jak chcę ten eliksir... Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic... Nienawidzę cię, Watrasz, weź się zamknij. Strażnicy Greg. Mój mąż uważa inaczej.
cholerny Greku jeden. Ten ork będzie w tą stronę, tak? Będzie w tutaj. Będę musiał cholernie mocno kombinować. Ale wyjmij temu, bo jak chcę go widzieć, tak na wszelki wypadek. Właśnie, nie wiem, czy on się nie pojawia przypadkiem wieczorami, tylko. Ajajajajajajaj. To może być duży problem. A nie, jest! To wyśmienicie. Tylko ja tutaj widziałem jakąś roślinę. No jednak sobie nie wyzbierałem sobie tak dokładnie jak wtedy grałem. Jak teraz od nowa to... Trudno, no. Jakoś to jest. Gdzie on jest? Ork myśliwy, dobra. On się tylko pojawi, jeżeli weźmiemy tą misję przede wszystkim. To pamiętajcie, ludzie. Będzie się musiał do niego bardzo mocno wycwanić. Cześć, ork. Widzicie, jak ładnie? Często się może zawiesić o jakiś kamień czy coś. Chodź, Gnido. Nie kusza, tak muszę jest śmieszny w twoich rękach, tak naprawdę. Gnido. Wolę sobie zrobić bezpieczniej, piąty save. Nie, ty cholero. Dobra. No, aczkolwiek nie bije nas mocno, ale pamiętajcie, że to nie był krytyk. On może nas zabić na strzał tak naprawdę. Ej. Bo tam orka macie. Ej, ludzie! Znowu jedna z tych głupich bestii! Dajcie mu radę. Alarm! Ja się tak przekampię przypadkiem. Kolejne bydle załatwione! Zobacz, się nie udało się go dobić. Nie chcę z sobą rozbawiać. Ten... Jak to jest godzinowo? Jest 13. To może być aczkolwiek duży problem. Dobra, to idziemy pod martwą harpię, żeby załatwić tamtą misję. I będziemy mieli taki malutki wstęp do gildii zabójców. W sumie w tamtym let's playach, a czy w tamtych odcinkach, które nagrywałem, to ani razu nie wykonywałem jeszcze żadnej misji dla gildii zabójców. No cóż, mniejsza. Ale z tego co widzę, to zabij tego, potem pokonaj przywódcę i dostaniesz pancerz i coś tam. Czyli cholernie mocno się opłaca. Do niej. Jeszcze do gildii handlowej chciałbym dołączyć swoją drogą. To do handlowców musiałbym dołączyć w taki sposób, że musiałbym pokonać tych bandytów i da się kamienne tabliczki, chociaż mam kilka, ale nie wiem czy wystarczająco, jemu. On pójdzie do miasta, potem z nim gadamy i potem mamy tam z Lutero dodatkowe misje. Mam nadzieję, że będę mógł spać, że się gra nie obrazi. No, czasem bez imieni nie może zasnąć, ponieważ śnią mu się koszmary. Wiecie, mam ten ograniczony sen niby, więc... Cześć, Orelan.
To naprawdę nie mój problem. Rozmawiałem z tobą. Nie można. Ile bierzesz za pokój? Jeśli zapłacisz 50 sztuk złota, będziesz mógł mieszkać w wybranym pokoju przez następny tydzień. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Cholernie drogo. W takim razie, przyjacielu, poszukaj. Nie można na tym polegać. Myślisz, a co ja się ja będę lepiej? Prosił, po prostu się położymy i tyle, nie? Powinien był wiedzieć lepiej. O ile można. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Trzymam się od tego z daleka. Robimy zapis. Śpimy do północy. Nie mówię ci przecież nic nowego. Odpoczywaj do północy. Jest godzina, czas 11. Zupełnie się z tobą zgadzam. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Myślisz, cholera, że ja mam lepiej? Skóra wilka, nie wiem, no przynajmniej to pozabiera. Tu jedziesz, jest skóra wilka. Zupełnie się z tobą zgadzam. Dobra, no widzi, dobra, słyszy no. Się to i obu. Jak nie gro, to się obrazimy i po prostu będę okradał wszystko i wszystkich. Mnie mówili co innego. Widzi, słyszy się to i obu. Nie znam się na otwieraniu zamków. To tylko plotki. No dobra, nie znam się na otwieraniu zamków, ale co tutaj jest na przykład? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Trzeba w ogóle tego nie otworzę, no to dupa. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Ciągle to samo. Jak mnie to denerwuje. Czy coś się w końcu zmieni? Bo dopiero dwie misje mam o północy. Tak naprawdę. Trzeba jakoś ten... Dobra, no to wracamy do Corinis. Tam wykonujemy kolejne misje. I... no cóż. Popatrzmy na to z tej strony. Muszę ukraść piersi Konstantinowi, żeby dostać się... A może w ciągu dnia mogę? Sprawdzę tak w ogóle. Bo może tylko zwój na sen i pójdę tam okraść go od razu i tyle. Ale popatrzmy na tej strony. O północy mam dwie... znaczy jedną misję w takim wypadku. Pod Martwą Harpią. Tak naprawdę. I co by jeszcze tutaj porobić? Jest dużo rzeczy do porobienia. Co jeszcze ten było takiego ciekawego? Właśnie, w Returning, właśnie w tej modyfikacji trudno jest zdobyć życie. Życie jest cholernie drogie. A możemy ją zwiększyć poprzez danie 20 ofiar Doranowi po 50 sztuk złota i jedząc zwykłe jedzenie i tak dalej, potrawki. Niczego jej już nie powiem. Wtedy nam też się zwiększają wszystkie bonusy, prawdy, statystyki podstawowe. Jemu trzeba 20 razy po 50 sztuk złota dać ofiar. Wtedy dostaniemy 70 punktów trafień, trochę many i punkt nauki jeden. Nie mów. Dobra. Tajemnica, o której bo ja żem trochę wiedzą. Tak wyleciał. Nie mów. Co ja chciałem do Palery zrobić? Dobra, już wiem. Zwój na sen, dobrze. Tutaj jest jeden. Nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym no. Ład i chaos współistniały w harmonii. Teoretycznie nikt nie powinien widzieć. Może. Spróbujmy. Piersie, mamy wszystko zrobione. A na lądzie powstało wszystko,
przeczytaj. 50 punktów doświadczenia, inteligencja 13, dobrze. A na samym końcu powstali. No przynajmniej tyle sobie. Słuchajcie, dobrego. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów dlatego pamiętajcie, i bezdroży ludzie. Dookoła miasta. Pamiętajcie, jeżeli jedzenie daje nam do bonusy, jeżeli mamy opcję brania gulaszu, czy piwa, czy czegokolwiek raz dziennie, to bierzcie. Uwierzcie mi, że to po bardzo jak dłuższym czasie się opłaci. Na przykład po wypiciu chyba 50 piw, zwiększa nam statystyki, znaczy punkty trafień i zwiększa nam manę. To jest właściwie tak o tyle fajne. Dobra. No to zapiskę. 6, 7. O. Dobra, skaczemy do wody. Cześć, busy. Mamy pierścień Konstantino, więc dołączymy do gildii złodziei. O tyle fajnie. Już wszystko będzie załatwione. Dobra. Ty cholerny szurze. Chodź tutaj. No nie iść tam, bo znowu się wszyscy powługują, będą gonić za tobą. Nido jedno. A. No dobra, idzie na pewno śmierć, no trudno. Jego wybór. Jedna bestia mniej. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Masz dla mnie jakąś robotę? Tak. Jest zestaw kielichów. 6. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Masz dla mnie jakąś pracę poza murami miasta? Jest jeszcze jedna sprawa, ale bardzo trudna. Pewna osoba poprosiła mnie o zdobycie misy, zapłaty dla magnatów za bariery. Misja nie należy do najprostszych, jednak nagroda jest bardzo hojna. Ta misja jest w zamku w Górniczej Dolinie? Tak, ale nikt nie wie gdzie. Powinieneś dostać się do zamku i przeszukać go. Paladyni nie mogą ci w tym pomóc. Co ja będę z tego miał? Ja zawsze połowa cena zysku lub jeden z cennych moich tam rzeczy. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. No dobrze, chciałbym się nauczyć tej kradzieży kieszonkowej. Ale... Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cicho mówi. Będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami.
ni mniej, ni więcej. No, no, widzę, że ktoś pokazał ci znak. Jestem pod wrażeniem. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki. Będzie cię to kosztować jakieś 300 sztuk złota. Czysta sztuk złota, no gnido się powaliło po prostu, no. Jak ja ledwo 100 mam na ten moment. Ale ja wiem, kto może mnie nauczyć fajnie, za darmo i tanio. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Ja... Już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. No dobrze, no dobrze, dobrze. A chociaż może kłamałem. Idę sobie zobaczyć, co jest na górze. Ale raczej tutaj nic nie ma, no. No. Zresztą co? Chciałbym tutaj kraść, jak tutaj nic nie ma, dosłownie. Dobra, to jeszcze mogę zrobić coś na takiej zasadzie, że pójdziemy do górnego miasta. Oddamy... Jest tutaj ktoś? Ktoś musi pracować. Oddamy przecież ten... ten eliksir. Kurczę, przestań tak skakać i zaraz się wotrać uruchomi. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Całą ziemię! Wiesz, o pierduchy. To przecież okropne. Dobra. Boli mnie właśnie ten fakt, że nie mogę się przespać. Byłoby łatwiej, bym szybciej te zadania wykonywał, a tak to muszę jakoś to dokładniej rozporządzać. Swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Nawet tutaj go słychać. Już cholera jasna, jak tutaj na górnym mieście muszę mieszkać. Ty masz tutaj jakoś ten... Mam eliksir, naprawdę niewiarygodne. A jednak było tak, jak mówiłeś, koło miasta naprawdę w OSOS-ie Org. Miałem sobie tą miksturę. Rewelacja, nareszcie mogę zacząć badanie nad składnikami tego wywaru. A co z listem? Ach tak, trzymaj. A teraz muszę przebadać ten eliksir. Ja wiem, że kiedyś tutaj będę się musiał przykraść i z tego pulpitu skorzystać, bo jednak muszę dbać, żeby tą inteligencję w miarę szybko rozwijać. Kto opowiada takie rzeczy? To fajnie, w ogóle dom taki dwupiętrowy i tylko parter jest do wykorzystania. To interesujące. Nie tutaj wierzę. Też jest pulpit. Ktoś musi. Skradania się trzeba będzie się wyuczyć, na pewno, na pewno. I rzekł wreszcie. Strażnik miejski. Niczego nowego. Dużo by mnie to kosztowało. W sumie ciekawo się tylko patrzę. Mogę ci opowiedzieć. No, tutaj też jest pulpit, jakby nie patrzeć. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Tylko Inos wie, co złe. No. Obowiązkowo nauczyć się otwierania zamków i skradania się. To będzie nie mój sądzę, cel właśnie teraz. Się zmieniło. Bardzo ważny cel. W sumie to ja już mam piąty, nie? A w tamtym miałem siódmy już. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, to pójdźmy mu oddać te listy. Chociaż nie, pójdziemy mu jak tam oddamy mu wszystko. Dobra.
W mieście to ja chyba za bardzo już... zapomniałem o jednej rzeczy. Wracaj tam. Skubancu. I tak tego nie zmienisz. Tutaj trzeba wejść. Ponoć jak jakieś osobie pokaże złodziejski gest, to możemy dostać plus 2 do zręczności. Tylko nie pamiętam jakiej osobie. Ach, jesteś członkiem gangu. W takim wypadku mam tu coś dla ciebie. Jeśli będą ci kiedyś potrzebne jakieś wytrychy, zgłoś się do mnie. Mam jeszcze parę na zbyciu. Wystarczy, że poprosisz o coś do picia. Masz dla mnie jakąś pracę? Potrzebuję teraz kilku osób w miejscu Kiwajdy w mojej tawernie. Oczywiście rozumiem, że to dosyć czasochłonna praca, ale płacę dobre pieniądze. Gavern to bez wątpienia chłop na schwał, ale są takie chwile, że i jemu przydałaby się pomoc. Chociaż sądzę, że po twoim wyglądzie trudno cię nazwać silnym facetem. Co powinien zrobić, żeby przekonać się o powrocie? Dobre pytanie, a chociażby... Widziałeś jego gościa przed moją karczmą, który kasuje pieniądze za wstęp? Owszem, widziałem, nazywa się chyba Moł. Ten cybor żuda zapłatu od wszystkich, którzy próbują tu wejść. A jak sam zapewne rozumiesz, niezbyt korzystne to wpływa na reputację moją i tego lokalu. Więc pomyślałem, że jeżeli obijesz trochę tego dupka, bez wahania przyjmę ci do pracy. Dobra, postaram się rozwiązać ten problem za ciebie. I powiedz mu, że jeżeli jeszcze raz zobaczę go obok mojej karczmy, będzie źle. O ile oczywiście uda ci się to zrobić, co bardzo wątpię. On jest cholernie silny. Ja z nim będę musiał kombinować jak wół pod górę. Tak naprawdę. Tak jakby brakowało. Ale jak patrzę, długość odcinka jest już wystarczająca, więc chyba na ten moment bym się z wami żegnał i wrócimy. Znaczy wznowię nagrywanie kolejnego odcinka. Kiedy go już pobiję? Bo jednak nie chcę, żebyście oglądali przez 10 minut, jak latam po dachach i napaszam z niego z łuku. Nic o tym Dobra. Nie wiem. Dobra. Do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Pa. To wszystko.